Piątek, 5 lipca 2024 roku w Nowym Sączu odbyła się finałowa gala wyborów Miss Polski 2024 roku. Wydarzenie to, będące częścią festiwalu piękna, transmitowano na żywo w telewizji Polsat. Tego dnia prowadzącymi byli Ilona Krawczyńska, Krzysztof Ibisz, Aleksander Sikora oraz Agnieszka Chyży. Pomiędzy ostatnią dwójką doszło do zabawnej wymiany zdań. Finałowa gala odbyła się w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu, gdzie 32 finalistki z każdego województwa zaprezentowały się w różnych choreografiach i pokazach. Kandydatki wystąpiły w sukienkach od australijskiej marki Porsche Scarlet, polskich marek Lu i Victoria Stor, sukniach wieczorowych i ślubnych od Izabeli Janachowskiej oraz kostiumach kąpielowych od Releciga Polska. Makijaż finalistkom zapewnił Paweł Borkowski wraz z marką Estee Loder Polska, a za fryzury odpowiadała marka Revlon Polska i fryzjerzy Marcina Kamińskiego. Już w pierwszych minutach transmisji na żywo widzowie mogli doświadczyć niespodziewanej sytuacji. Agnieszka Chyży, przedstawiając, pozwoliła sobie na żart, który wywołał śmiech zarówno wśród prowadzących, jak i widowni. Naszą galę poprowadzi nasz, mister Polsatu Krzysztof Ibisz a także jego starszy kolega Aleksander Sikora, zapowiedziała chyży. Nawiązując do internetowych memów o wiecznie młodym Krzysztofie Ibiszu. Całe szczęście, że zdążyłem zastrzec swój powszechny elektroniczny system ewidencji ludności, odpowiedział szybko Aleksander Sikora. Co spotkało się z aplauzem publiczności, a wspomniany Krzysztof Ibisz również nie mógł powstrzymać się od śmiechu. Tegoroczny konkurs odbył się pod hasłem Historia i Nowoczesność. Mądra kobiecość w parze z prezencją. Koronę nowej mis Polski kasandrze zawał, przekazała ubiegłoroczna zwycięzczyni Angelika Jurkowianiec. 28 latka pochodząca z bierzglinka obecnie mieszka w Warszawie, gdzie pracuje jako dziennikarka w jednej z największych polskich redakcji. Pisze głównie na tematy związane z lifestylem. Zdrowiem i urodą, choć najbliższe są jej tematy społeczne. Zawał jest także utalentowaną wokalistką. Mającą na swoim koncie sukcesy w ogólnopolskich konkursach wokalnych. Jej pasją jest również pisanie poezji, póki co do szafy oraz działalność artystyczna w niezależnym teatrze. Cassandra Zawał, jako Miss Polski 2024 rok. Otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych oraz liczne nagrody rzeczowe od partnerów konkursu. Oprócz głównej nagrody przyznano również tytuły komplementarne nie da się ukryć. Że podczas wyborów Miss Polski 2024 roku nie brakowało emocji i pięknych kobiet. Gala, uświetniona przez występy muzyczne oraz profesjonalną organizację. Dostarczyła niezapomnianych wrażeń widzom i uczestniczkom. Kesandrę Zawał, jako nowa, ma przed sobą otwarte drzwi do międzynarodowej kariery, czas pokaże jak wykorzysta swoją szansę.